Dzień dobry. Dzisiejsza wycieczka będzie zgodna z duchem idei mikrowypraw. Czyli jaka? Nie chodzi o to, żeby zrobić coś epickiego, coś kosztownego, coś uber przekombinowanego. W mikrowyprawach chodzi dokładnie o coś na odwrót. Ma być prosto, ale oryginalnie. Ma być osiągalnie, bez przeplanowania. W związku z tym, co my teraz robimy, na co się zdecydowaliśmy, wsiądziemy w coś, co tutaj przyjedzie. Pojedziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było, wysiądziemy i zobaczymy, co będzie dalej. Nie było nas jeszcze w Lęborku. O Lęborku nie wiem nic i mało tego, dopilnowałem tego, żeby nic nie wiedzieć, ponieważ się absolutnie nie przygotowałem. Żeby nie zabierać sobie frajdy z odkrywania czegoś nowego w niedalekim zasięgu, Lęborg nie jest tak daleko od Pruszcza Gdańskiego. O Lęborku wiemy tylko tyle, że miasto ma rodowód średniowieczny. Wiemy, że jego powstanie jest związane z Zakonem Krzyżackim i w związku z Zakonem Krzyżackim wiem na start, na początek, że będziemy szukali pewnego specyficznego pręta. Jedziemy do Lęborka zobaczyć pręt. No to jedziemy. Po naszej epickiej ostatniej nocy do lasu, no, która też była mikrowyprawą, odmrażamy się po raz pierwszy od pół roku kolejowo. Po raz pierwszy od pół roku kupiłem bilet kolejowy. Po raz pierwszy robimy naszą dystans geograficzny od domu za pomocą kolei. Na horyzoncie widać nasz pociąg. Co robimy przed wejściem do pociągu? Juppie-jaj! Coco Jumbo i do przodu. Teraz możemy jechać. Dotarliśmy do Lęborka. Z tym brakiem przygotowania to ja trochę przesadziłem, bo skąd indziej byśmy mogli wiedzieć, że będziemy szukali pręta. Ja tutaj się tak troszkę przygotowałem. Mamy taki mini przewodnik. Jest taki portal, jak Polska Niezwykła. Niesamowicie fajna rzecz, jeżeli gdzieś zamierzamy jechać w jakieś... Jeżeli zamierzamy jechać w jakieś mniej znane miejsce, które nie jest Paryżem i samo atrakcji nie reklamuje, to Polska Niezwykła, najeżdżacie na mapę, powiększa się obszar do interesującego was i klikacie generuj przewodnik. Znajduje tyle atrakcji turystycznych, ile akurat ma w bazie. W naszym wypadku, jak powiększyłem Lęborg, znalazło nam 21 atrakcji turystycznych, w tym pręt magiczny, o którym będzie później. Wydrukowało nam to na paru stronach, mapka, zdjęcia, krótki opis kolejnych atrakcji. W tym jako pierwsza atrakcja, to żeby nie było, że jestem zafiksowany i sobie coś bzdurałem, to jest właśnie ten pręt. Do pręta będziemy szli, a przy okazji zobaczymy 20 innych atrakcji. Znajdujemy się na stacji Lęborg. Stacja została otwarta w 1870 roku.
I niesamowitą ciekawostką będzie to, że składa się z trzech peronów i pięciu krawędzi peronowych. W 2014 roku całość stacji została odnowiona, odrestaurowana, więc będziemy mieli fajny przykład pruskiej architektury kolejowej. Idziemy sobie na live tripa do środka. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to wygląda w czasie pandemii. Dlaczego ten, wytłumaczenie, dlaczego ten przewodnik jest tak chamsko pogięty? Ponieważ on robi mi za usztywnienie pleców mojego plecaka. Wszystko się przydaje. Znaleźliśmy szlaki turystyczne. Jako ciekawostka, my dzisiaj nie korzystamy, ponieważ to jest mikrowyprawa. Nie będziemy ciągnęli. Nie będziemy ciągnęli 36, nie będziemy ciągnęli 20. 117. Nie, musimy się hamować. Jesteśmy na mikrowyprawie. To będzie taka zwiedzanie slow motion. Żyj wolno. Jest czerwona? Tak. Zaraz po wyjściu widać, że Lemburg jest super turystycznie przygotowany. Jak już wspomniałem wcześniej, zobaczyliśmy tam mapę szlaków turystycznych wychodzących poza Lemburg. My będziemy dzisiaj w obrębie tylko i wyłącznie Lemburga, więc 20 metrów dalej znajdujemy piękny punkt informacyjny oraz mapę. Więc podejdźmy bliżej do mapy. Co my takiego dzisiaj znajdujemy? Podobno nie mamy planu. No nie mamy planu, bo jak troszkę kłamałem, jednak jakiś tam scenariusz pod odcinek musi być. Znajdujemy się w stacji Lemburg PKP, tutaj. Udamy się piechotą, jak wspomniałem, całe miasto piechotą. Udajemy się w kierunku starej, średniowiecznej, centralnej zabudowy krzyżackiej. Tam poszukamy ratusza oraz tego pręta. Ja już tutaj mogę powoli zdradzić, że... Albo nie, jeszcze nie zdradzę, później zdradzę. Wszystkie interesujące nas atrakcje znajdują się w okolicach rynku i kwartałowej zabudowy Starego Miasta oraz pewna niespodzianka w parku Bolesława Chrobrego. Właściwie to będą dwie niespodzianki. Następnie, żeby się nagrodzić, udamy się do pizzerii Gowit. Tam są fajne kolejowe takie przybudówki, które powolutku już nam znikają, więc idziemy jeszcze się poczuć troszkę tej energii takich lat 90. Dom piwa, chodźmy bliżej. Fajny klimat lat 90. Dom piwa, nasze takie budki, które my pamiętamy za nasze czasów naszej młodości. Teraz to wszystko jest zastępowane niestety przez te plastikowe. Zresztą co tu będę mówił, może pokażę z boku galerie handlowe. Więc stare przybudówki to już jest tylko cień świetności, atmosfery takich miejsc. Ale dobrze, że tutaj jeszcze są. Znajdujemy się u wrót do ulicy Staromiejskiej. Jest to ulica reprezentacyjna, główna spacerowa Lemborka. Ulica, która wprowadza na rynek, gdzie się znajduje zamek i wszystkie nas interesujące atrakcje, plus zamek krzyżacki. Tak, tutaj też jest zamek, jak się okazało. Idziemy sobie spacerowo po lewej i prawej. Spodziewamy się, że będą różnego rodzaju lokale usługowe, gastronomiczne i teoretycznie ulica powinna być ładna, estetyczna, taka właśnie przyjemna do spaceru. Idziemy sobie to sprawdzić.
Myślisz, że 2 godziny spędzone w tym mieście? Myślę, że jak ktoś dawno nie oglądał naszych filmów, to nie będzie wiedział, o co chodzi. No dobra, jesteśmy tutaj nie 2 godziny, nawet a 20 minut i zaczynają się pierwsze bardzo fajne widoczki z tyłu. Starówka pełną gębą, można powiedzieć, nie? Bardzo malownicze, odnowione kamienice. Z tyłu dalej jest... Tak, ma za krótką rękę jak na statyw. Z tyłu dalej będzie znajdował się rynek główny i tam idziemy. Dotarliśmy na rynek lęborski i można by się zapytać, co się stało ze starówką. Starówka znikła. Jesteśmy na rynku, obróćmy się, tak żeby pokazać, co z tym rynkiem jest nie tak. No niestety nie wina Lęborka. Rynek nie dźwignął wojny. Zostało wszystko zniszczone do gołej ziemi. Później przyszła nam architektura wielkiej płyty. No i niestety rynek ucierpiał na tym, ponieważ jest otoczony przez szare bloki. Też szare, teraz ładnie odnowione, ale zwykłe komunistyczne, perelowskie bloki. Teraz się udamy do ratusza. Tam wreszcie wyjaśnimy sobie historię tego pręta, żeby przestać o nim mówić i przejść dalej do... Kilka razy sobie powtarzałem to nazwisko i w końcu zapomniałem. Do Paula Nipkowa. Paul Nipkow był osobą, która urodziła się w Lęborku. Jak się okazuje, wynalazła pierwszy telewizor, urządzenie telewizyjne. Mało tego, to był telewizor mechaniczny. W 1884 roku opatentował to urządzenie. I praktycznie do lat 20-30 było podstawą badań nad telewizorem i bazą do skonstruowania takiego telewizora bardziej elektronicznego, jakie my znamy, jako nawet te stare historyczne. Niedaleko znajduje się Muzeum Lęborka. My się tam udamy. Na trzecim piętrze tego muzeum jest podobno działający egzemplarz takiego telewizora. To się dokładnie nazywało tarczą Lipkowa. Totalnie analogowe, steampunkowe rozwiązanie. No, telewizor, który jest mechaniczny i przesyła obraz na odległość, więc mega fajna rzecz. Więc my udajemy się do ratusza wykończyć wreszcie ten pręt. Ratusz w Lęborku, więc już jesteśmy blisko. Idziemy szukać to, po co tu przyszliśmy. Za chwilę wielkie wyjaśnienie pewnej tajemnicy. O, znaleźliśmy to, jesteśmy na miejscu, dawaj. Jak widzicie, jestem zdrowy na ciele i na umyśle. Coś takiego jak pręt chełmiński istnieje, jak pręt istnieje i jak się okazuje, to nie jest zwykły pręt, ponieważ jest to pręt chełmiński, jest to pręt, który był wzorcem miary dla utworzonego w 1233 roku prawa chełmińskiego. A prawo chełmińskie było czymś uber mega potężnym, ponieważ warunkowało, jak będą wyglądały, jak będą budowane miasta na terenie zakonu krzyżackiego, a później też Królestwa Polskiego. Na prawie chełmińskim zostało wybudowane 250 miast w Polsce oraz 1300 przeszło wsi. Więc tutaj mamy zdjęcie tego pręta, ale na tym się nie zatrzymamy, ponieważ tutaj jest replika. Kulmer Rute. Kulmer jest to niemiecka nazwa hełmna. Pręt chełmiński. Hełmno było pierwszym z Toruniem miastem zbudowanym, ulokowanym na tym prawie. Hełmno było miastem wzorcowym. 250 miast w ciągu później kilkuset lat zostało zbudowanych i mają one bardzo podobne założenia architektoniczne. Podstawą do tych założeń jest długość tego pręta. Pręt chełmiński na nasze ma 4,3 metra długości. Przyjęło się, że ulice zbudowane na prawie chełmińskim, szerokość tych ulic ma mieć około 2 prętów chełmińskich, czyli wiemy, że będą miały trochę ponad 8 metrów. I tak jest w całym mieście i tak jest we wszystkich miastach, które na bazie tego są zrobione. Już chciałem zacząć wymieniać miasta takie jak, no to jest 250 miast, ale niech będzie, że Malbo... Czekaj, pająk po tobie chodzi? Pająk? No. Z Malbok, Grudziądz, tym podobne miasta, Chełmno, Toruń, to wszystko ma centrum miasta, wygląda, jest zrobione według tych samych założeń. Miasto dzieli się na kwartały. Ulice mają szerokość 2 prętów, 10 długości pręta daje nam tak zwaną jednostkę jednego sznura i ustalono, że długość jednego kwartału boku, ulica, która robi ten kwartał zabudowania miejskiego, to 2 sznury, czyli 20 długości pręta chełmińskiego robi nam taką
Krzecznicę, dzielnicę małą w mieście. I to widać, tutaj nie ma zabudowy przypadkowej. Chodźmy zobaczyć sobie na takie ulice. Ulica za nami ciągnie się prosto. Ulica przed nami, znowu za nami, ciągnie się też prosto. Co te dwa sznury, mamy ulice, które odchodzą prosto padle. Więc jest to architektura bardzo uporządkowana. Nie gdzieś przy jakiejś drodze w kształcie litery S odbijają kolejne drogi w kształcie litery S. Nie ma tutaj tego naszego słowiańskiego, polskiego ducha lekko anarchii. Jest wszystko bardzo uporządkowane. Trzeba przyznać, że bardzo miła architektura dla oka. Fajnie się na to patrzy. Chodźmy jeszcze raz na chwilę do tego pręta. Jak już miasto stało, to można by powiedzieć, wywalmy ten pręt, bo co ma stać. Pręt służył też jako pręt kontrolny dla rynku i dla handlarzy, którzy tutaj handlowali. Kupiec mógł sobie sprawdzić, czy nie został oszukany. Klient mógł sprawdzić, czy nie został oszukany przez kupca. Brał sobie ten kawałek, jaki kupił, i mógł sprawdzić, czy odpowiada długości, jaką sobie ustalił. Oczywiście nie było trzeba kupować 4,3 metra materiału, ponieważ ten sam pręt, tak jak jego całe odcinki robią nam jednostkę miary pod kątem sznura, tak też dzielił się na mniejsze, na łokcie i na stopy, więc tutaj widać żłobienia, które stanowiły mniejsze standardy. No, to co, możemy wracać do domu, w sumie wszystko to zobaczyliśmy. Teraz udajemy się do Muzeum Lęborka, tam sobie zobaczymy ten właśnie telewizor i tego twórcę telewizji. Ja nie zapomniałem dodać, że to był twórca telewizora, nie telewizji, telewizora. Twórca telewizora nie w Lęborku, nie w Polsce. To gościu wymyślił coś, co w tamtym momencie było rewolucją na cały świat, nigdzie indziej na świecie niczego podobnego nie było. Więc tylko warto zaznaczyć, żeby tutaj nie być za bardzo patriotycznym lokalnie. Gościu był Niemcem i gościu tutaj się urodził, a następnie wyjechał, więc nie odbyło się to wszystko tutaj. To żebyśmy nie byli za bardzo do przodu, jeśli idzie o lokalny patriotyzm. Idziemy do Muzeum Lęborka. A jeszcze jedno wyjście, czego nie dodałem a propos pręta chełmińskiego, to, że jeżeli się okazało, że kupiec jednak nas oszukał, to na każdym rynku też obok pręta i różnych atrakcji turystycznych znajdowały się... Tak, pokażmy bohatera. Chcę być zauważony, chcę być nagrany na filmie. Więc na każdym rynku stał też pręgierz. Jak już się okazało, że gościu kombinuje, to w pręgierz go i jeb z bacika. I jeszcze jedna mała chemiczna rzecz. Teoretycznie pręt jest zrobiony z metalu, więc na ile on może być wzorcem pod kątem, że będziemy mieli okres zimowy, metal się trochę kurczy, albo okres letni i się rozszerza. Czy oni o tym pomyśleli? Jak się jest w jakimś średniowiecznym mieście, to zazwyczaj się chce iść gdzie? Na zamek! Zamek, 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 zamek. W Lęborku będzie z tym mały problem. Tutaj wprawdzie jest zamek, tylko że to został kikut praktycznie z jego dawnej świetności. 100 razy poprzebudowywana część bryły, która teoretycznie, praktycznie już rzecz biorąc, zamku nie przypomina. Ale. Dokonano rekonstrukcji i rewitalizacji sporej części murów obronnych miasta. Jest w tym też kilka, chyba trzy baszty o dosyć ciekawej architekturze. I tutaj właśnie pierwszy raz się spotykamy z tym murem, więc będziemy szli wzdłuż tego muru będziemy szli, potykając się o kolejne baszty. Widać, że tutaj szlak obok tego muru zaczyna nam się od zegara słonecznego. Zobaczmy, czy się zgadza godzina. Mamy godzinę według mojego zegarka, dochodzi nam 12, a tu? A tutaj nam dochodzi 11, bo zdaje się, że czasu letniego chyba wtedy nie było i jechali na czasie zimowym, więc jakby mieć w głowie, jak tutaj wrócimy zimą, to będzie się zgadzało, a teraz trzeba być o godzinkę do przodu.
No to. Ruszamy dalej do baszty numer 1. I znowu prawo Chełmińskie. Idę widzeniem obwodowym z boku. Widzę fajną, prościutką drogę, która jest poprzecinana prostopadłymi drogami. I to jest właśnie ten porządek tego prawa Chełmińskiego. Od 1233 roku organizował tkankę miejską, że te miasta wyglądają po prostu, dzisiaj można powiedzieć, po ludzku. Naprawdę widać, że jest zamysł, jest pomysł i że nie jest to taka rozjebunda, można powiedzieć, jak w niektórych innych się da spotkać. Więc tutaj też dzięki temu, że miasto jest po rewitalizacji, widać, że tutaj jest dużo zrobione, chyba dużo Unia dołożyła, bo naprawdę jest ładnie, sympatycznie, przyjemnie idzie się samymi uliczkami, nawet nie trzeba właśnie mieć Uber zabytków, żeby podziwiać właśnie te fajne kamieniczki. I tak, i tyle. No to taki ma być wstępniak, że właśnie to prawo fajnie organizuje tkankę miasta. I podążając wzdłuż murów obronnych, natrafiliśmy na pierwszą basztę. Weź troszkę podnieść, żeby było widać. I co można o tej baszcie powiedzieć? No można przede wszystkim powiedzieć, co z nią jest nie tak. A jest to z nią nie tak, jest tutaj takie sprytne złudzenie, że ona wygląda, jak ona by była ośmiokątna, ośmioboczna. A tak naprawdę jest wybudowana, jeżeli idzie o obrys fundamentu, na bazie czworoboka. I dopiero od drugiej kondygnacji zrobiła się ośmiograniasta, więc taka śmieszna ciekawostka. Idziemy ją bliżej sobie obejrzeć. To, że ja nic o niej więcej nie powiem, to nie znaczy, że ona nie ma swojej historii, na pewno ma, tylko ja jakoś dziwnie ten mini przewodnik wydrukowałem i pod zdjęciem baszty jest napis Lembork i brakuje tekstu, więc każdy we własnej zakresie jako pracę domową będzie mógł sobie to dorobić. Widać, że wszystko tu jest zrewitalizowane, te cegły są nowe. Te cegły są nowe. Nowe ładnie wykaskowane. Teoretycznie powinny być jeszcze dwie. Jeszcze jeden powrót do baszty. To tutaj po tej stronie lepiej widać ten czworoboczny. Prostokątną, czworoboczną podstawę fundamentu tej baszty i moment, w którym ona się robi nagle ośmiokątna. To do góry? O, teraz czuję, że materiał jest kompletny. Możemy wracać do domu. Znajdujemy się przed wejściem do muzeum i tutaj tyle, jeżeli idzie o bycie bohaterem ze mnie. Nie wiem, jakie będą warunki, czy będzie można kręcić, czy będziemy kręcili z biodra jakiś materiał, bo mi zależałoby pokazać ten mechaniczny telewizor tego... Paula Nipkowa. Mechaniczny telewizor Paula Nipkowa z 1884 roku. Z tyłu to, co widzicie, taki budynek z oknami. Tak, to jest ten, no, jeszcze słabo widoczny, ale tak wygląda właśnie pozostałość po Zamku Krzyżackim, więc akurat w zamku tutaj nic ciekawego nie ma. My idziemy zobaczyć do muzeum. Od razu dla Januszy super informacja. Muzeum bilet normalny kosztuje 5 zł, więc jest wyjątkowo atrakcyjnie. Myślę, że nie będziemy mogli narzekać. No tylko właśnie zobaczymy, jak z warunkami kręcenia, w razie czego widzimy się w środku, a jak nie pójdzie, to widzimy się znowu na zewnątrz. Wchodzimy na średniowieczną Biedronkę, tu po prawej powinniśmy się spotkać z wejściem do muzeum. No powiedzmy, wygląda muzealnie, o i mamy tablicę muzeum. No to jedziemy, gdzie ten telewizor? Wejście obok. O, ale... Na ścianie muzeum, zanim jeszcze wejdziemy, znajduje się wspomniany telewizor. Prasa Paula Nipkowa. Jak wyjdziemy, to zobaczymy, gdzie ona nas poprowadzi. Ale widać tutaj pierwszy raz, że tak jak okręcie nic się nie szykowało, że nagle wyskoczy, tak nagle nam wyskoczył Paul Nipkow i jego telewizor.
Ojej, my tu chyba wszędzie mniej więcej byliśmy, tylko nie wiedzieliśmy, że tam jesteśmy. No to co? Trzeba, wchodzimy do muzeum, to będzie, że tutaj wieje, może być słabo słychać. Wejście będzie tam. Wyszliśmy z muzeum we Mworku, o tak żeby było widać tematycznie. Więc tak, można było robić zdjęcia, można było filmować, jednak się rozgadaliśmy, bo przemiła była obsługa, więc mieliśmy tutaj mega rozmowę fajną o historii Lemborka, więc nie pasowało jednocześnie pani siedzieć i kamerą kręcić. Niestety z powodu pandemii czynne było tylko jedno piętro. Telewizor mechaniczny pana Nipkowa niestety znajduje się na trzecim. Nie było udostępnione do zwiedzania, więc może kiedy indziej. Tak się fajnie rozgadało, że mamy już godzinę pierwszą, o 15.30 pociąg, a musimy jeszcze wejść, zobaczyć wieżę Bismarcka, kręgi kamienne i zjeść koniecznie pizzę. Szczególnie ostatni punkt jest nie do ominięcia, więc gonimy dalej. Gdzie to może być? Mamy zwycięzcę pewnego konkursu. Konkursu chyba w naszym życiu na najbrzydsze pozostałości zamku, jakie ever widzieliśmy. Są tak brzydkie, że nie chciałem, żeby z tyłu za długo były w tle, żeby się nic nie stało z naszymi zmysłami estetycznymi, dlatego w tle jest ta głośna rzeka. Przejdźmy to szybko i zapomnijmy. Tak, to jest Zamek Krzyżacki. To są pozostałości po Zamku Krzyżackim w Lęborku. Wszystko tutaj jest fajniejsze niż zamek pozostałości po Zamku Krzyżackim. Ja tutaj nie mówię, żeby krytykować, więc zero hejtu, ale to tak pod kątem no, zabytku jako zamek. Wiem, że to nikogo wina, taka historia, tak się potoczyło, ale absolutnie nie wiem, to zrekonstruować to może jakoś, coś tam dodać, żeby to jakoś wyglądało, no nie wiem, nawet jak w Wilnie zbudować od nowa, ale nie powiedziałbym, że to był w ogóle zamek, gdybym nie upewnił się na nawigacji, że to na pewno nie pomyliłem budynku, żeby głupio nie walnąć. No i tam taka płytka, plakietka była, że to jest zamek. Teraz bardziej nam czas ucieka, więc idziemy do Parku Miejskiego. W Parku Miejskiego będzie takie wzgórze. Na wzgórzu będą gockie kręgi kamienne, takie specyficzne. Oraz wieża Bismarcka, też bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa architektura. Idziemy tam. My, ludzie lasu, za długo nie mogliśmy być oddzieleni od zieleni betonową dżunglą i ceglaną dżunglą, więc udajemy się tutaj w tereny zielone, już wchodzimy. Dlaczego? Ponieważ na szczycie znajdziemy, tak jak wcześniej wspomniałem, dwie fajne atrakcje. Nas chyba tutaj sporo schodów czeka. Uj. Dobra, nie wiem co chciałem powiedzieć, jest gorąco, mega gorąco, 20 parę stopni i duszno, więc zapomniałem co chciałem powiedzieć. No, spotkamy się przy tych schodach. Jest zło. Spotkaliśmy się ze ścianą zła. Po wchodzeniu do góry, pod górkę, przez las, na samym końcu jeszcze. Schodkami do góry. No ale jak już tutaj jesteśmy, to wypada, bo pewnie nie będzie szybko okazji wrócić. Weszliśmy na górę, na tle białej wieży, białe niebo, aparat będzie miał, kamera będzie miała duży problem ze zrobieniem czegoś logicznego dla światła z tego, więc ja wiem, że mojej twarzy nie będzie widać, robię to świadomie, poświęcam coś dobrego, żebyście mogli zobaczyć coś lepszego.
Więc w drugiej połowie XIX wieku był taki sobie facet jak Otto von Bismarck. Otto von Bismarck to bardzo długie imię i nazwisko, więc może będziemy nazywali go gościem. Więc gościu zjednoczył Niemcy. Gościu zjednoczył Niemcy, był politykiem, który miał bardzo duży wpływ na politykę Europy i Polski, którą nam tutaj zabrali i była pod zaborami, więc my gościa nie lubimy, tak? Pamiętamy, my gościa nie lubimy, jakkolwiek bierzemy do świadomości, że był kimś ważnym. Był na tyle kimś ważnym, że praktycznie zrobił się w jego temacie kult osoby i realizacją takiego kultu była budowa wież Bismarcka. Jest to jedna taka wieża z 250 takich wież zbudowanych w całej Europie, gdzie akurat Niemcy w tamtym czasie mieli zorganizowaną swoją państwowość, więc ta wieża z okazji znowu końca świata i pandemii jest niestety niedziałająca, nie wejdziemy na nią, no ale skoro już tutaj jesteśmy, to pokażemy. Z tyłu za wieżą widzicie coś paskudnego, jest to przybudówka szklana do tej wieży. Ja byłem przygotowany, miałem zaplanowane, żeby tą wieżę, tą przybudówkę hejtować. Ona się znajduje jako przykład makabrycznej bryły w serwisach architektonicznych, w tym polecam serwis bryła.pl, jeżeli chcecie jakichś ciekawostek architektonicznych, właśnie jakieś obiekty fajne poznajdować, ja w ten sposób znalazłem właśnie tą wieżę. W czasie rewitalizacji doklejona została do niej ten szklany odwłok z tyłu i jest to estetycznie fatalnie wyglądająca. My rozmawialiśmy z taką panią, dobra, może wiesz, wstań, może teraz trochę ja. My rozmawialiśmy z panią z muzeum i ta pani właśnie powiedziała, że wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że jest to rozwiązanie nie najlepsze, że ono źle wygląda. Jednak na żadnym z serwisów, które czytałem, nie było napisane, dlaczego to wybrano. Ona mówi, że były fajniejsze, ładniejsze rozwiązania, wybrano coś takiego, ponieważ z tyłu do tej wieży były przyklejone kręcone schody, znajduje się też tam jakiś zbiornik wodny. Jeżeli ta wieża miała pełnić funkcje, które tutaj są dla niej wymyślone, to musiało zostać zabudowane i postać szklana okazała się, że jest po prostu najbardziej funkcyjna, jakkolwiek estetycznie, no faktycznie, to nie wygląda, po prostu no nie. Co ważne, ta wieża pełniła też funkcję czegoś takiego jak radiolatarnia, tylko bez radia. W okresie międzywojennym, kiedy kwitło nam lotnictwo, na dachu wieży był umieszczony reflektor, który świecił pionowo do góry. Słup pionowy światła do góry był latarnią dla pilotów samolotów, którzy latali tutaj na trasie Berlin-Królewiec. Po takich słupach oni w nocy po prostu nawigowali. Też bardzo fajna steampunkowa w sumie historia. Wieża zaliczona, zostały nam kręgi kamienne i pizza. Szczególnie pizza, bo kurde nam się czas kończy, więc jeszcze kręgi kamienne trzeba znaleźć. Kręgi kamienne, dotarliśmy do kręgów kamiennych. Tutaj jest coś dziwnego z tymi kręgami kamiennymi. One są z tyłu jak najbardziej, wyglądają normalnie, ale one do końca normalne nie są. Ponieważ tutaj mamy tablicę pamiątkową, taką. Historia, kręgi kamienne, stawiane przez gotów. Dzięki nim wyznaczono przesilenie, określono położenie ciał niebieskich wschód-zachód, słońca i pory siewów. Ustawiono zgodnie z kierunkiem stron świata i przesileniami. I teraz co z nimi jest nie tak? Goci, kręgi gockie powstawały w okolicach II wieku naszej ery. Miasto tutaj dostało Lemborg, prawa miejskie, to właśnie lokacja na prawie chełmińskim, w 1341 roku. W związku z tym rodzi się pytanie, na jakiej zasadzie te kręgi kamienne znajdują się w centrum parku miejskiego, w centrum miasta. Mianowicie rozwiązanie jest proste, one są nowe, ich tutaj nigdy nie było, oni je tutaj zbudowali. Oni je tutaj zbudowali zgodnie ze wszystkimi prawidłami, jak powinno to teoretycznie być postawione, jednak nie są to kręgi zbudowane małymi rączkami gotów, ponieważ to jest po prostu jako atrakcja turystyczna i ciekawostka. Słabo troszkę wyeksponowana, wszystko jest zarośnięte trawą, znowu koniec świata i chyba wszystkie jakieś rzeczy niekoniecznie nie są robione. Ale właśnie ciekawostką jest to, że te kręgi tutaj są, jak najbardziej, wyglądają normalnie, ale zostały tutaj zbudowane po prostu na potrzeby posiadania przez miasto w parku kręgów kamiennych. No, więc troszkę zburzyłem tu mit, troszkę jeden pewien, ale... Można? Można. Można. Chcesz mieć kręgi w ogródku? Można. Zadzwoń. Tak, wszystko się da. Nie trzeba było mieć gotów na podwórku 2000 lat temu. No i co, chwilę ochłoniemy i idziemy zrobić ostatni patriotyczny obowiązek, zjeść pizzę w pizzerii Gowit w Lemborku. Byłem na ich stronie, jest bardzo fajna strona, widać, że przez ludzi z pasją robiona historia pizzy i w ogóle, więc myślę, że będzie fajnie.
Mamy godzinę 13.05, zwiedzamy Lęborg już 3 godziny i za 2 godziny mamy pociąg, więc nie ma na co czekać. Pochwalimy się jeszcze pewnie tak tą pizzerią. Jakbyście byli w Lęborku, to do pizzerii Gowit byśmy zaprosili. Niespodzianka w trasie do pizzerii. Natrafiliśmy na coś, na co nie byłem przygotowany i tego w atrakcjach nie było. Z dala popatrzyłem sobie, stoi czołg. No więc idziemy, omijamy go z bokiem. Mało to takich T-34 jako pomniki są powystawiane. Dużo tego jest. Ale ja idę bokiem, patrzę, kurde, jakaś spora armata, to nie jest T-34. To jest olbrzym, to jest czołg ciężki, IS-2. Skrót IS pochodził od Józefa Stalina. To jest na jego część nadano nazwę czołgu. Zobaczcie, jakie to jest gigantyczne. Monika, stań tam dla porównania skali, jaka ty jesteś mała, a czołg jaki jest duży. No mega, giga, duże urządzenie. Patrz na to. O. No. Uber kawał stali. T-34 przy tym wygląda jak Matiz w porównaniu do jakiegokolwiek innego samochodu. No to chyba będzie najlepsze porównanie. Jest moc metalu. Więc nam udało się dojść do ostatniego punktu. Tam z tyłu za nami jest właśnie pizzeria Gowit w Lęborku. Tam zjemy swoją nagrodę w postaci pizzy. Tutaj się też pożegnam, podziękujemy za uwagę. Wycieczkę uważam za udaną. Były wszystkie punkty, które miałem zamyśleć, się spełniły. Od miasta nie spodziewałem się niczego. Było bardzo fajnie, sympatycznie. Nie nudziliśmy się, czas leciał mega szybko. Więc tutaj dziękuję za uwagę. Trochę dzisiaj nie leśnie, taka mikrowyprawa. Wypadł w skankę miejską. I zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Pożegnamy, ponieważ my chyba nie jesteśmy z Instagrama, co byśmy siedzieli i na Insta wrzucali zdjęcie talerzy z restauracji. Jakkolwiek w tym wypadku zrobię wyjątek i ten film zakończę zdjęciem talerza z pizzą. Więc do zobaczenia następnym razem, cześć! I na koniec kolejowo, za mną piękna EP09 w klasycznym malowaniu PKP Intercity. To jest skład TLK51-150 Delfin, nim się udamy z powrotem do domu. Pociąg jest na torze bocznym odstawiony. Lada chwila powinien maszynista, mechanik uruchomić przetwornicę, sprężarkę i wmanewrować się w perony. Więc pokażę tą operację, tutaj będę stał. Pan na mnie patrzy, mam nadzieję, że kojarzy miłośników kolei i nie będzie tutaj wzywał, że jest jakaś dziwna osoba, która stoi cały czas przy lokomotywie jako jedyna. Więc pokażę za chwilę relację z manewrów i wprowadzania pociągu w perony. Widoczna tutaj SM42 przywiozła wagony z Łeby do Lęborka. One są już na naszym peronie. Następnie się odstawia. A nasza dziewiątka za chwilę dostanie światło białe. Dołączy wagony naszego Delfina do tego przywiezionego z Łeby. Mam nadzieję, że tak będzie, bo inaczej zostaniemy. Jest, mamy białe manewrowe. Bo inaczej zostaniemy w Lęborku, ale z powrotem czerwone. Coś się źle trasa ułożyła. Z powrotem. Zezwolenie na manewry. Ruszaj!
nim lokomotywa tak przemanewruje składem, że wróci po tym torze i dołączy się na peronie 6 do wagonów z Łeby. Fajne kombo. Wszystko się wydarzyło tak, jak myślałem, więc wchodzimy. Oh, TLK bez klimatyzacji. Nastał się troszkę w tym. Oh, to jest klasyka dźwięku. I co, cały pociąg nasz. Pandemia nie jest taka zła. Tak, przy oknach. Ja sobie tu zrzucę. Co? Są widoki? Nie wiem. A przecież. Tak na nie. Ale teraz to zdechniemy. Będziemy udawać tylko, że mamy. I nasza lokomotywa 9. Ojej, ptaszek. Dobra, tego nie pokazujemy.